są dwa czynniki. Pierwszy, o którym mówiłem, pasja winiarzy. Jest to grupa ludzi, której bardzo zależy na tym, żeby robić dobre wino. I drugi czynnik, który jest równie ważny, przychylność władz i miejskich i Podkarpacji. Te dwa czynniki się połączyły w taki sposób, że wzajemnie się wspomagamy. My dostajemy wsparcie przy szkoleniach, a każdy z winiarzy, prawdziwy winiarzy, jest głodny wiedzy. Ponieważ bez tego nie ma dobrego wina, a z drugiej strony jest to bardzo dobra promocja miasta i regionu. Na początku był, też o tym warto zawsze mówić, Roman Myśliwiec, który nas wszystkich nauczył robienia wina. Od niego wszystko się zaczęło i w tej chwili to jest tak, że był ten początek dla win. W tej chwili z roku na rok jest coraz więcej pasjonatów win. W tej chwili tu jest 100 winnic. Parę lat temu było to w ogóle niewyobrażalne, że 100 winnic może w tym regionie powstać, ponieważ to ja też pamiętam, że to jest hobby na początku, które wymaga bardzo dużej ilości pracy i jest to kapitałochłonne, o tym też trzeba powiedzieć. Tych ludzi, których to interesuje, którzy uważają, że jest to pewna forma i styl życia, że jest to pewna forma rozwoju własnego, jest już bardzo wiele. I stąd ten sukces, bo można śmiało powiedzieć, że to jest sukces polskiego winiarstwa. Dobra.